Resistowska mamuśka domaga się mojego domu, rujnując sobie życie. Ale najpierw, widzowie, dajcie mi minutkę, bo mam dla Was coś naprawdę świetnego. Chcecie oszczędzać hajs podczas zakupów online tak jak ja? Chyba znam odpowiedź. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest al Wtyczka, która działając w tle niczym ninja, znajduje najlepsze rabaty w mgnieniu oka. Krótko mówiąc, odwala całą robotę za Was. Inflacjołak już więcej nie będzie czaić się na wasze oszczędności, bo Al-Rabat nad wami czuwa, trzymając rękę na pulsie, żebyście nie przeoczyli żadnej super oferty. Jakby tego było mało, serwis oferuje wam cashback, a znaczy to tyle, że część kasy trafia z powrotem do waszych portfeli. Robicie zakupy, a Alerabat rabat oddaje wam część waszych pieniędzy. Oczywiście, ale rabat nie ogranicza się do jednego sklepu. Dzięki niemu, możecie wybierać spośród tysięcy produktów w najniższych cenach. Zainstalujcie te wtyczkę już dziś i zobaczcie, jak wasz portfel nabiera kształtów. Link w opisie. Odkąd pamiętam, matka faworyzowała moją młodszą siostrę. Oszalałbym w tym domu, gdyby nie ojciec, który nie podzielał jej zdania. Kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, matka puściła się z innym, co doprowadziło do późniejszego rozwodu. W sumie to każdemu wyszło to na dobre, bo i tak była manipulacyjną, narcystyczną zdzirą. Szkoda tylko, że moja siostra poszła w jej ślady. Matce wydawało się, że ma nade mną pełną kontrolę, jakbym był jakimś pieskiem. Fakt, że musiałem być na każde wezwanie... Był strasznie upokarzający. Do tego siostra zawsze stawała po jej stronie. Nie ma co się dziwić, że po rozwodzie zamieszkałem z ojcem, a ona została z matką. W końcu były do siebie takie podobne. Po rozstaniu obie zrywały z tatą wszelki kontakt, chyba że w grę wchodziła kasa. Kiedy tylko skończyłem 16 lat, ojciec zaczął uczyć mnie, czym jest prawdziwa praca. Był bardzo dobrym biznesmenem i dzięki jego pomocy szybko ogarnąłem co i jak. Po dwunastu latach pracy w jego firmie zostałem mianowany wspólnikiem. Wszystko układało się wręcz perfekcyjnie aż do niedawna. Osiem miesięcy temu ojciec zachorował na COVID i zmarł, ponieważ jego organizm był osłabiony od nałogowego palenia papierosów. Po raz pierwszy od lat rozmawiałem wtedy z matką i siostrą, ponieważ zorganizowaliśmy tacie pogrzeb przez wideorozmowę. Ojciec został skremowany na własne życzenie, a następnie pochowany na miejscowym cmentarzu. Nie było więc ciała ani trumny. Siostra wyglądała na naprawdę zasmuconą, ale matka przez cały czas pozostawała obojętna. Chociaż szczerze mówiąc, nie byłem zaskoczony. Kiedy ostatni raz widziała się z ojcem, nakrzyczała na niego, że jest jej winny jeszcze więcej pieniędzy, a potem zagroziła mu pozwem. Który został przez niego wyśmiany. Płacił alimenty tak długo, jak był do tego zobowiązany i ani dnia dłużej. A jakby tego było mało, to jeszcze przeznaczył 30 tysięcy dolarów na studia dla mojej siostry. 10 lat po rozwodzie nie był już zobligowany do wysyłania matce pieniędzy, ponieważ tak orzekł sąd, kasa i tak nie była jej potrzebna. Od trzydziestu lat pracowała na tym samym stanowisku. Odziedziczyła po rodzinie dom które kiedyś dzieliliśmy, a do tego regularnie wynajmowała dwa pokoje. W żadnym wypadku nie doskwierał jej brak pieniędzy. Jakiś czas po pogrzebie odczytano testament Taty. Najwyraźniej doszedł do wniosku, że jeśli nie wykończy go nauk, to zrobi to coś innego. Żartował nawet z tego we wcześniej nagranym filmie. Niemalże cały jego majątek przypadł mi, włącznie z jego domem oraz firmą. Siostrze zostawił samochód i dziesięć tysięcy w gotówce. Matka natomiast dostała zaledwie tysiąc i parę przedmiotów, o które kłóciła się od rozwodu. Poza tym wszystko otrzymałem ja i niedługo później wprowadziłem się do domu taty z moją nową dziewczyną. W międzyczasie siostra ukończyła dwa lata koledżu i wylądowała na utrzymaniu u swojego chłopaka. Przez kilka lat pracowała jedynie w niepełnym wymiarze godzin, a potem zaszła w ciążę i poroniła. Nie wiedziałem o tym aż do pogrzebu, ponieważ nie utrzymywaliśmy kontaktu i nikt mi wcześniej nie powiedział. Kiedy wprowadzono kwarantannę, jej chłopak niemalże stracił pracę i był zmuszony pracować na pół etatu. Zrujnowało to ich finanse do tego stopnia, że mężczyzna poinformował kobietę, iż musi ona znaleźć inną posadę, bo on również szuka drugiej pracy. Nic z tego jednak nie wyszło, ponieważ siostra zaszła w ciąże. Stwierdziła, że się zabezpieczali, a dziecko musiało być darem od Boga. Pewnego wieczoru nieoczekiwanie ktoś zapukał do moich drzwi. Kiedy otworzyłem, zostałem przywitany nieprzyjemnym widokiem matki oraz siostry. Obie weszły do mojego domu bez pytania i rozgościły się w salonie. Wymieniliśmy z dziewczyną zdezorientowane spojrzenia, a następnie zapytałem kobiety, po co przyszły. Moja siostra chichotała i rozglądała się dookoła, otwierając przy tym drzwi i urządzając sobie wycieczkę po moim domu. W tym czasie matka opadła na sofę i pstrykając palcami domagała się butelki zimnej wody. Moja dziewczyna spełniła jej żądanie, a ja ponownie zapytałem, czego od nas chcą. Moja siostra wydawała się oszołomiona i po prostu mnie zignorowała. Dalej węsząc w moim domu... Gdy dotarła do końca korytarza, stanęła w miejscu i krzyknęła Mamusiu, jest idealny. Matka w końcu postanowiła się odezwać i powiedziała Cóż, myślę, że nadszedł czas, abyś wypełnił swój braterski obowiązek. Zapytałem, o co jej niby chodzi, a ta kontynuowała. Jasne jest, że po śmierci twojego ojca ten dom powinien należeć do mnie. W końcu byłam jego jedyną małżonką. Byłem w szoku, ale pozwoliłem jej skończyć. Na szczęście możesz naprawić to drobne niedopatrzenie. Zarobiasz tyle pieniędzy, że możesz sobie pozwolić na nowy dom. Czego nie można powiedzieć o twojej biednej siostrzyczce? Ona potrzebuje go teraz o wiele bardziej, ponieważ jest w ciąży. A jeśli tak bardzo chcesz zostać to możesz sobie wziąć jeden pokój, ale musisz opłacać rachunki, dopóki się nie wyprowadzisz. Moja dziewczyna i ja przeczytaliśmy wystarczająco dużo podobnych historii na reddicie, żeby wiedzieć, dokąd to zmierza. Można powiedzieć, że byliśmy przygotowani mentalnie. Wziąłem więc głęboki oddech i powiedziałem głośno. Nie masz szans. Nie będziesz mi do cholery rozkazywać. Zwłaszcza w moim pieprzonym domu. Może i zarabiam dużo pieniędzy, ale tak jak tata, zamierzam zostawić je na czarną godzinę. Nie, żeby cię to obchodziło. Matka zaczęła pstrykać na mnie palcami, jak to miała w zwyczaju i krzyczeć. Przestań. Jestem twoją matką i będziesz robił, co ci każę. Sprowadziłam cię na ten poręszywy świat, więc ja tu rządzę. Powinnam być dla ciebie bogiem, dlatego kiedy mówię skacz, ty pytasz, jak wysoko. Ten dom należy się mi i twoja siostra będzie tu mieszkać. Uznaj to za oficjalną eksmisję. Na szczęście dla Ciebie jestem łaskawa. Dlatego masz dwa tygodnie na spakowanie się i przekazanie mi aktu własności. Z tyłu głowy pomyślałem sobie, że to nie może być prawda. A następnie wziąłem do ręki telefon i zacząłem dzwonić na policję. Co ty wyprawiasz? Wykrzyczała matka, zrywając się z kanapy. To co powinienem zrobić już dawno. Wzywam policję, żeby wyprowadzili cię z mojego domu, odpowiedziałem. Po tych słowach wiedźma zaczęła machać łapami i wytrąciła mi telefon z dłoni, a potem próbowała na niego nadepnąć. Na szczęście byłem wystarczająco szybki, żeby jej to uniemożliwić. Dość tego. Jeśli natychmiast nie wyjdziesz, to wyprowadzę cię stąd siłą. Krzyknąłem, a matka zaczęła mnie bić po twarzy. Nie zamierzałem pozostawać dłużny i wymierzyłem jej taki policzek, że wylądowała z powrotem na kanapie. Trzymając rękę na zaczerwienionej twarzy, wrzasnęła: Jak śmiesz! Wróciłem do wybierania numeru na telefonie i po raz kolejny powiedziałem jej, że wezwę policję, jeśli nie wyjdzie. Zanim skończyłem mówić, moja siostra wpadła między nas i wyciągając ramiona, powiedziała: że chociaż raz w życiu mógłbym zrobić to, co należy, i być dobrym starszym bratem. Wybuchnąłem i odpowiedziałem. Och, naprawdę to ja jestem tym złym rodzeństwem. Ostatnio jak sprawdzałem, to ja musiałem zarabiać na życie odkąd byłem nastolatkiem. Zajmowałem się całym domem, podczas gdy ty siedziałaś na dupie i grałaś w gry wideo, albo całymi dniami gadałaś z przyjaciółmi. A jakby tego było mało, to jeszcze miałaś czelność mnie okradać po tym. Jak wydałaś całe swoje kieszonkowe? Jesteś zwykłą oszustką i złodziejką. Nie jestem ci nic winien, dlatego wynoście się z mojego domu, zanim wezwę policję. Na te słowa siostra poryczała się jak dzieciak i zaczęła błagać matkę, żeby mnie uspokoiła. Kobieta przytulała ją i całowała w policzki, posyłając mi w międzyczasie mordercze spojrzenie. Potem, w przypływie oleśnienia, powiedziała: Wiesz. Jeśli zadzwonisz na policję, mogę im powiedzieć, że mnie uderzyłeś. I kto wie, może mogłabym też powiedzieć, że chciałeś skrzywdzić ciężarną. Przerwałem jej machnięciem ręki. Po prostu przestań. Jeśli nie zauważyłaś, to moja dziewczyna nagrywa całą tę szopkę. Mamy dowody na to, że zaatakowałaś mnie jako pierwsza i chciałaś otwarcie okłamać policję. Na pewno zaszkodziłoby to twojej reputacji w pracy i małemu biznesowi Airbnb. Gdyby dało się zabić spojrzeniem, to w tamtym momencie moja matka rozniosłaby mnie na strzępy, jak bomba atomowa. Mimo to szybko się uspokoiła i zaczęła ciągnąć moją siostrę za ramię. Dziewczyna zachowywała się jak jakieś nieporadne niemowlę i wyrwała się z uścisku matki, po to, żeby usiąść na werandzie i dostać ataku złości. Obdarowałem matkę zimnym spojrzeniem i skwitowałem. Teraz widzisz, takie są wyniki Twojego bezstresowego wychowania. Wiedźma zerknęła na mnie gniewnie i zaczęła siłą zabierać moją siostrę ze schodów. Ta jednak chwyciła się poręczy i powtarzała w kółko: Obiecałaś mi! Zarechotałem i powiedziałem im z progu, żeby nie pokazywały mi się więcej na oczy. Matka pokazała mi środkowy palec, a potem wróciła do prób ściągnięcia mojej siostry z werandy. Zajęło jej to parę minut, ale w końcu udało się zaciągnąć dziewczynę do samochodu. Na odchodne dowiedziałem się jeszcze, że jestem okrutnym, nieczułym gnojkiem, który zgnije w piekle za to, co zrobił. Jeszcze trochę się pośmiałem, a później odpowiedziałem, że na kłamców i narcystycznych manipulatorów również czeka specjalne miejsce na dole. Kobieta zacisnęła pięść i już miała mi coś odpowiedzieć. Ale podniosłem do góry telefon z nagraniem i powiedziałem: Zegartyka, mamusiu, wynocha z mojego domu. Zostałem uraczony ostatnim snobistycznym spojrzeniem i obie kobiety odjechały tam, skąd przybyły. Wydawało mi się, że to już koniec, ale odpuszczanie nigdy nie było mocną stroną mojej matki. Parę dni później zacząłem otrzymywać dziwne wiadomości od znajomych oraz krewnych. Niektórzy byli na mnie wściekli, a inni po prostu pytali, co się dzieje. Próbowałem sprawdzić Facebooka, ale matka i siostra zablokowały mnie na wszystkich social mediach. Na szczęście moja dziewczyna nadal mogła przeglądać ich profile, ponieważ nie były prywatne. Zrobiliśmy zrzut ekranu wszystkiego, a następnie wydrukowaliśmy część z nich. Na obu ich profilach znajdowały się posty nazywające mnie bezdusznym gnojem, który przekupił prawnika zajmującego się testamentem taty. Żeby ukraść siostrze dom. Oczywiście wszystko to było wierutnym kłamstwem i obie doskonale o tym wiedziały. Zadzwoniłem do mojego prawnika, który był także prawnikiem mojego ojca i zaufanym przyjacielem rodziny. I przekazałem mu kopię wszystkich zrzutów ekranu oraz filmik, który moja dziewczyna nagrała pamiętnego dnia. Początkowo mężczyzna planował jedynie wysłać wezwanie do zaprzestania i zaniechania ich działań. Ale ja chciałem pociągnąć sprawę dalej. Wysłał im list, który kazałem nadać pocztą ekspresową. Odebranie wiadomości musiało zostać potwierdzone, dzięki czemu wiedziałem, że ją dostały. Tego samego dnia otrzymałem telefon od rozwścieczonej matki. Powiedziałem jej, że jeśli nie odkręci wszystkiego, co nas nasmarowała na mój temat w internecie i nie powie całej prawdy, wyśle wszystkie posiadane informacje do całej rodziny oraz jej szefa. A filmik nagrany przez moją dziewczynę wrzucę do sieci. Dodałem również, że mogę ją też pozwać. Nazwała mnie nierozsądnym i powiedziała, że wszystko to zrobiła dla dobra mojej siostry. A potem urządziła mi tyradę, dalej twierdząc, że jej córeczka bardziej potrzebuje mojego domu niż ja. Powiedziałem wprost, że nie obchodzi mnie co myśli. Jeśli nie zredaguje swoich postów i nie powie całej prawdy, Zadbam o to, żeby jej kariera była skończona. Ostatecznie niechętnie się zgodziła i łaskawie pozwoliła zatrzymać mi ten pieprzony dom. Jeszcze tego samego wieczoru z obu ich profili zniknęły wszystkie kłamliwe posty, a ja zostałem odblokowany. Dodatkowo matka połowicznie przeprosiła mnie i wszystkich innych. Napisała, że przesadziła, bo uważa, że jej córka potrzebuje mojego domu bardziej niż ja, ponieważ jest spłukana i spodziewa się dziecka. Przyznała, że zgodnie z wolą ojca dom należał do mnie i wiedziała o tym jeszcze przed jego śmiercią. Nie miała więc prawa się o niego ubiegać. Moja siostra również przeprosiła, a raczej skopiowała wszystko, co napisała moja matka, twierdząc, że po prostu zgodziła się na jej pomysły. Finalnie całą winę zrzuciła na naszą matkę i swoje hormony ciążowe. Ich przeprosiny spotkały się z niezbyt ciepłym przyjęciem. Większość ludzi była wściekła, że próbowały wyrzucić mnie z własnego domu. Otrzymałem masę przeprosin od tych, którzy im wcześniej uwierzyli. Najważniejsze jednak, że ta sytuacja dobitnie pokazała, kto był po stronie tej wiedźmy, skoro większość tak szybko uwierzyła w te bzdury. Na szczęście byli to głównie ludzie z rodziny od jej strony. Nikt ze strony ojca w ogóle jej nie uwierzył i mówili o tym otwarcie. Koniec końców moja siostra i jej chłopak przeprowadzili się do matki, żeby zaoszczędzić pieniądze. Kobieta nie dała im jednak pokoju, żeby nie naruszyć swojego biznesu Airbnb. Zamiast tego ulokowała ich w piwnicy, co wywołało u mojej siostry prawdziwą rozpacz, która swoje ujście znalazła w niezbyt przychylnych postach na Facebooku. Jestem przekonany, że nie żyło im się razem najlepiej. Bo siostra tylko narzekała w mediach społecznościowych, a matka całkowicie zrezygnowała z prowadzenia swojego profilu po tym, co wcześniej odwaliła. Minęło parę tygodni bez żadnej wiadomości od matki lub siostry. Jedynymi oznakami życia z ich strony były wpisy w social mediach, gdzie moja siostra mogła bezkarnie użalać się na mieszkanie w piwnicy. Na pewno bardzo unieszczęśliwiła tym matkę. Byłem szczerze zaskoczony, gdy po tym czasie otrzymałem telefon od spanikowanej siostry. Twierdziła, że jej chłopak kwestionuje, czy aby na pewno jest ojcem jej dziecka i grozi jej, że odejdzie bez testu na ojcostwo. Siostra przysięgała, że zawsze była mu wierna, ale traktowałem to z dozą dystansu, zważywszy na przeszłość matki. Jej dawny romans sprawił, że nasz ojciec również kwestionował ojcostwo. Dlatego brałem pod uwagę, że siostra nie była bez winy. Zasugerowałem, żeby zrobili test DNA i zaproponowałem, że pokryję koszty, byle zakończyć tę bezsensowną paplaninę. Miałem tylko jeden warunek siostra miała nie przychodzić do mnie więcej po pieniądze. Zgodziła się na moją propozycję, dlatego czym prędzej zaaranżowałem test i nawet dopłaciłem, żeby otrzymać wyniki jak najszybciej. Mimo to i tak czekaliśmy parę dni. Do tej pory nie miałem okazji poznać chłopaka mojej siostry. Dopiero gdy wyciągnąłem go na piwo, zacząłem rozumieć trochę więcej. Facet jest w powie latynosem, a moja matka, choć nie mówi o tym otwarcie, to zwykła rasistka. Najwyraźniej odziedziczyła te cechy po rodzicach. Kiedy spotkaliśmy się w pubie, mężczyzna momentalnie się przede mną otworzył. Opowiedział mi, że teściowa podsycała wątpliwości, twierdząc, że jej córka jest taka sama jak ona. Kobieta twierdziła, że skoro sama zdradziła w przeszłości, to moja siostra na pewno poszła w jej ślady. Wzbudziło to w nim wątpliwości, które rosły z każdym dniem. Powiedział, że nie jest pewien, czy moja siostra go nie zdradziła, ani nie zaszła w ciążę celowo, aby złapać go na dziecko i nie musieć już pracować. Niestety wiedziałem, że najprawdopodobniej miał rację co do tego drugiego. Poza tym opisał ją jako zupełnie inną osobę, ale tylko wtedy, gdy w pobliżu nie było naszej matki. Szkoda, że odkąd mieszkali w piwnicy, dziewczyna już całkiem zaczęła zachowywać się jak dziecko. Ciężko było w to nie uwierzyć po tym, co zobaczyłem we własnym domu. Zapytałem więc, czy zasugerował jej kiedykolwiek terapię. Przyznał, że chciał, ale nie miał pieniędzy. A później ich życiem zaczęła rządzić teściowa i już nie było okazji. Te słowa sprawiły, że obudziły się we mnie jakieś braterskie instynkty, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Zdałem sobie sprawę, że jeśli będę miał siostrzenicę albo siostrzeńca, to nie mogę pozwolić, żeby byli wychowywani przez moją matkę. Zrobiłem więc jedyną rzecz, która przyszła mi do głowy. Powiedziałem mężczyźnie, że jeśli wyniki testu DNA wyjdą pozytywne, zaoferuję mu pracę i szkolenie w mojej firmie. Nie musiał się długo zastanawiać, ponieważ nie chciał mieszkać u mojej matki dłużej niż to konieczne. Dzień, w którym wyniki przyszły pocztą, nadszedł dość szybko. Jednakże nie był to koniec problemów, bo tego samego dnia zadzwoniła do mnie siostra, twierdząc, że koperty nie ma w skrzynce. Zapytałem, kto tego dnia odbierał pocztę. Na co ona odpowiedziała, że zrobiła to matka. To potwierdziło moją teorię, że ta wiedźma próbowała pozbyć się chłopaka mojej siostry. Na szczęście, ponieważ nie ufam matce, za zgodą mojej siostry zapobiegawczo poprosiłem klinikę o przesłanie kopii wyników również na mój adres. Przyszły jeszcze tego samego dnia. Przed sprawdzeniem, czy chłopak mojej siostry jest ojcem jej dziecka. Postanowiłem zadzwonić do matki. Cześć, mamo. Słyszałem, że siostra nie otrzymała dzisiaj wyników testu DNA. O, zgadza się, ale pewnie będą niedługo. Zabrała się? Wiem, że już przyszły, ponieważ zapłaciłem za list priorytetowy. Że co? Jak śmiesz oskarżać mnie o coś tak podłego? Nigdybym tego nie zrobiła. Okej, okay. w takim razie po prostu przywiozę kopię, która została do mnie wysłana. Jak to kopię? Tak. Dostałem ją tak na wszelki wypadek, skoro to ja za to wszystko płaciłem. Oczywiście za zgodą siostry. Chyba po prostu do niej zadzwonię i się spotkamy. Czekaj, nie ma takiej... Rozłączyłem się i od razu zadzwoniłem do siostry. Podjechałem po nich do domu matki i udaliśmy się do pobliskiej restauracji, gdzie razem otworzyliśmy kopertę. Oczywiście wyniki badań wyszły pozytywne. Chłopak mojej siostry był tak szczęśliwy... Że z miejsca jej się oświadczył, a ona się zgodziła. Ta mała, mściwa część mnie tylko czekała, żeby zobaczyć minę matki, gdy ta dowie się o wszystkim. Nie byłem jednak gotowy na to, co stało się później. Kiedy odwiozłem świeżo upieczonych narzeczonych do domu, spotkaliśmy grupę nieznajomych facetów, którzy wynosili ich rzeczy na trawnik. Moja siostra zamarła z wyrazem twarzy, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Po chwili z domu wybiegła rozwścieczona matka, trzymając w ręce wyniki testów, które, jak twierdziła, nigdy nie dotarły. Kobieta momentalnie rzuciła się na swoją córkę i zaczęła mieszać ją z błotem. Jak mogłaś zrobić sobie dziecko z tym? Rasistowskie wezwisko. Myślałam, że spotykanie się z nim to tylko głupia faza, która ci przejdzie. A ty zaszłaś w ciąży i zamierzasz go poślubić. Zdziarzyłabym, gdybyś wychowywała jego Bachora i to nie pod moim dachem. Ale nie przeżyję waszego ślubu! Ale, mamusiu, ja żadne ale, młoda damo! Żądam usunięcia tego małego słowo, którego wolę nie używać. Z w tej chwili albo natychmiastowego opuszczenia mojego domu. Potem zwróciła się do mnie, pstrykając palcami i powiedziała: A ty, mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Chciałam, żeby ta rodzina była normalna, ale ty nie mogłeś być grzecznym chłopcem i musiałeś wszystko zniszczyć. Wszystkie moje plany legły w gruzach. Jesteście zwykłymi. Kolejne rasistowskie wezwisko. Tymczasem moja siostra klęczała na trawie i trzymając się za brzuch płakała. Nie mogę, nie mogę. W tamtym momencie matka dosłownie szarpnęła ją za włosy. Już miała się zamachnąć, ale moje jedno spojrzenie sprawiło, że zamarła. Stywno opuściła rękę, warknęła i jak burza ruszyła z powrotem do swojego domu, krzycząc. Teraz ta zdzira jest twoim problemem. Ja już nie mam dzieci. Tej nocy wynająłem mojej siostrze i jej chłopakowi pokój w hotelu. Dopóki znajomy mojego prawnika, który pracuje w nieruchomościach, nie pomógł im jak najszybciej załatwić mieszkania. I tak jak obiecałem, dałem chłopakowi siostry pracę. Jest nowy i zaczyna od najniższego szczebla. Ale szybko się uczy. Zajmie to trochę czasu, ale w końcu załatwię mu dobrą pozycję. Facet bardzo się cieszy, że może ze mną pracować, a to bardzo duży plus. Moja siostra natomiast chodzi na terapię opłacaną przez ubezpieczenie mojej firmy i już zaczęła się zachowywać bardziej dojrzale niż kiedykolwiek. Przestała zwracać się do naszej matki, mamusiu, i nawet zaczęła odnosić się do niej w sposób podobny do mojego. Przyszła do mnie niedawno i powiedziała, że teraz ciężej pracuje i przyznała mi rację, iż do tej pory była rozpieszczonym mięczakiem. Obiecała, że stanie na rzęsach, aby być dobrą matką i żywicielką dla swojego dziecka. Wygląda na to, że jej terapeuta odwala kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o moją matkę, cóż. Zdarzyło jej się raz podjechać do mojego domu w biały dzień i wybić szyby kamieniami. Na których wypisała rasistowskie wezwiska. Ale dzięki kamerom szybko została złapana. Jeszcze tego samego dnia nagranie trafiło w ręce policji. Nie zawracałem sobie głowy, proszenie o zwrot pieniędzy za szkody, które wyrządziła. Okna i tak były stare, a jej atak dał mi pretekst do przebudowy. Wniosłem za to oskarżenie i udało mi się uzyskać zakaz zbliżania się. Musi zachować dystans 150 metrów z dala ode mnie i mojej posiadłości. Jakby tego było mało, Kobieta była również skończona w internecie. Tak się złożyło, że kamera, którą miałem w samochodzie, zarejestrowała wszystko, co powiedziała i zrobiła matka tego wieczoru, kiedy wyrzuciła moją siostrę z domu. Tym razem pokazałem to reszcie rodziny, a moja siostra poparła moją wersję wydarzeń na Facebooku. Razem udało nam się zniszczyć fałszywy obraz, który matka kreowała przez lata, i sprawiliśmy, że prawie każdy się od niej odwrócił. Nie pokusiłem się jednak o pozbawienie jej pracy. Nie zamierzała przechodzić na emeryturę jeszcze przez 10 lat. Nie powstrzymało to jednak bardziej zawistnych krewnych przed wystawieniem jej fałszywych, złych opinii dotyczących Airbnb. Najprawdopodobniej straciła przez to masę klientów. Słyszałem od jednego z nielicznych członków rodziny, który z nią rozmawia, że kobieta jest przygnębiona i stała się cieniem samej siebie. Zostaw subinka mordeczko.